Jajka serwowane na gorąco, od razu bezpośrednio na stół. Jedna rzecz, która mi się tutaj przestaje podobać i nie podoba. Ty... Co ty tutaj masz? Gorącą czekoladę. Cześć, witajcie w kolejnym vlogu. Jak widzieliście wczoraj dzień, skończyliśmy na tym, że wjechaliśmy na kemping Hellcamp. I oto jesteśmy, tak ustawieni tutaj z Robertem i Gosią. Przygotowujemy się pomału do świątecznego śniadania. Krzesełka, stoliki już powyjmowane, trzeba to tylko poustawiać. A tak wygląda sam kemping. Ja tutaj nie będę po nim za bardzo chodził, bo to co widzicie to jest praktycznie cały kemping. Obrócę się tutaj dookoła, to będziecie mogli sobie ocenić jak wygląda. Zostaniemy tutaj na dzisiejszy dzień. Idę do środka, do kampera, pokażę wam co robią dziewczyny teraz. O, tu już się wszystko ładnie przygotowuje. Jak tam wam idą przygotowania? Kopnęłaś mi na rękę, no mało, no widzisz, no coś popsuło. O, dzisiaj zobaczcie, jajka się już farbują, ale teraz ładne kolorki dostały. Bo podwójne wzięłyśmy barwniki. Ładnie to na kamerze wygląda, te kolory. Tutaj już się jajka gotują, nie, kiełbaski się będą zaraz robić. No zaś, kiełbaski będą parzyć. To Paulina wam zaraz powie o kiełbaskach, bo już je robiła, ale tu gdzie indziej, gdzie robiłaś? No. Kiełbaski robiłam na moim kanale Karawanik od Kuchni, także jak chcecie zobaczyć, jajka faszerowane, biała kiełbaska i pasta jajeczna, to co robimy sobie na święta, to zapraszam na Karawanik od Kuchni. Tak, dokładnie, jeszcze tutaj będą tak, jajeczka. Tutaj nasz koszyk stoi, wszystko zaraz wyrzucamy stąd, nie? Na zewnątrz tak, zaraz pastę. A ja chciałam powiedzieć, że jeszcze zmodyfikuję teraz trochę tą pastę jajeczną, bo mi w komentarzach napisaliście, jak sobie mogę ułatwić i będę to testowała. Dobra, to wy się tutaj bawcie, a ja idę tam rozstawić to wszystko. Działaj, działaj sobie. Z powrotem i tyle. Oliwier, wstawaj. Dziewczyny tam farbują jajka, mi się trafiło takie zadanie, muszę te jajka poprzekrawać w tą stronę, będziemy robić takie jajka smażone, faszerowane, smażone, więc kroimy, zobaczymy ile zepsuje z tego. Okej, zobaczcie jak ci to wyjdzie. No chodź, zobaczysz. Patrz, to już jest nawet takie lekkie upęknięte. Ale pamiętasz jak to robiliśmy w tamtym roku? No tak szybko kroiliśmy. Ja już to kroiłem ostatnio tam u mamy. O. No, przeciwnie. Znaczy, ja po talerz pójdę. No i udało nam się wszystkie jajka, jak widzicie, ładnie poprzekrawać. Teraz powydobujemy to, cebulę pokroimy i już będzie gotowe. Oliwier tam jedzie z cebulą, kroi w kostki, a ja mam taką szyneczkę, którą Paulina też przygotowała. Zobaczcie, jakie ładne. Plastereczki, bardzo dobra jest. Co po śniadaniu? Po śniadaniu robimy szukanie słodyczy? Tak, po śniadaniu, bo jak teraz jeszcze zrobimy szukanie słodyczy, to śniadanie będziemy na obiad jeść. Nie jest tego, zostaw to. Jesteś w telewizji. Dzień dobry. Dzień dobry. Teleranek. Wstawać, wystawiać stoliki, teleranek. Krzesełka. Dobra. Na powietrze. Tam się nie kłóć. Już będziemy wstawać. Już za pół godziny, już za dwie godziny będę tutaj z wami. Taka zmiana koncepcji świątecznej. Wyszliśmy sobie tutaj, żeby nam świeciło słońce ładnie. Bo słońce niestety idzie tak i tam nam się zrobił cień. Więc święta na drodze, można powiedzieć. Ale fajnie jest cieplutko. Laura, tutaj jeszcze coś do krawa, co ty kroisz? Cebulę. Mamy tak, cebuli do jedzenia, multum, paszteta. O! Ty kroisz ręce. O, tu jeszcze z tą. Chleb, co tu mamy? Zobaczy, nasz koszyk. Pasta jajeczna, którą Paulina zrobiła jajka. Zobaczy, jak się fajnie ufarbowały. I zaraz jeszcze resztę przyniesiemy. Proszę szynki mi tu nie wyjadać. Dobra, kto chce tą kiełbaskę? Jajka serwowane na gorąco, od razu bezpośrednio na stół. Tak wygląda nasz stół świąteczny. Czekamy na resztę i zaraz zaczniemy śniadanie. Robert, pospiesz się. Spieszę się powoli. Bo jajka już tutaj dochodzą. Jajka już doszły. Zapraszamy na konsumpcję. Paulina, musisz sobie zobaczyć te jajka, bo ja nie wiem, czy one się zaraz tu nie zjarają. Oliwier. Oliwier, robi stalu się o tym tej. Ja jestem prawidłowym strażnikiem. No i się zjarały chyba, starczy im. O. Ja dalej mam to liść. Dobra, ja muszę to wyjąć, bo zaraz tu się przypalą. Kto wie kiełbasę? Co? No już tutaj się częstują wszyscy, no. Nie wiem, kto. Laura tam siedzi. To ktoś, to ktoś mi to podrzucił. Za długo przygotowania twoje, zobacz, już ja ich nawet nie mam. No co wy robicie? No poczekajcie chwilę, no. Ktoś mi to podrzucił, ja nie jadłam kiełbasę. Patrz, Robert, taka sama pogoda jak w tamtym roku, nie?
Nie, było zimno. Identyczna, nie? Pamiętacie, że było zimno? Zimno było, ale słońce świeciło. My po prostu musimy spędzać się zaraz. No zobaczcie, pogoda jest dzisiaj taka, super. Patrzcie, błękitne niebo. Idziemy pod recepcję, bo muszę sobie sam. Ile mówisz, dziecko drogie? Wy musicie spędzać święta ze mną. No, może. Może to jest coś mniejszy. Już jesteśmy gotowi, stół mamy zastawiony. Zabieramy się zaraz do jedzenia, a wam wszystkim życzymy, co prawda spóźniony, ale wesołych świąt. Bardzo dobrze. Zaplątałaś. Na razie. Się na nie zjedzone, patrzcie co robi Paulina. Ukrywamy teraz słodycze przed dzieciakami. Czy wiesz, ciężko to nazwać ukrywaniem, bo coś takiego robimy, że je widać po kamperach, na zewnątrz kamperów i teraz dzieciaki wyjdą i zobaczymy ile tego znajdą. A mogę zaśpiewać? Możesz śpiewać. Możesz śpiewać. Nie te święta. Coś się pomyliło. Zmiana repertuaru. No dobra. No co, dawaj ich, nie? Ruszajcie! Dobra, gdzie chowali? Ruszajcie, szukajcie! Ale są... stary, wyjmuj z tego. A nie, nie, po kamperach są. Patrzcie, znalazłem nagrodę. Po kamperach, nie ma u nas, nie ma u nas. My nie mamy sobie. Po kamperach są poukrywane. Ale nie, nie chowane są, Oliwier. Nie, nie chowane są, nie otwieramy, nie nic. Szukajcie. Będzie ciężkie. No, ciężko znaleźć cokolwiek. Możecie to przynosić na stół. Dobra. O, fajne. Jest pierwszy. Co tam znalazłeś? Brawo, królik jest. O, widzę kolejnego. O, jeszcze chyba do... Nie, ale musisz policzyć. Dawaj tutaj na tą stronę. Tu będzie twoje. To są twoje słodycze. Ale nie mam Wszystko na jeden ten. Szukajcie, szukajcie, bo... Każdy rozdziela są. Są bardzo łatwo pochowane. Część rzeczy jest też poza kamperem. Ale on już miał. W najbliższej tutaj naszej okolicy. Tak jest. W odległości 10 kroków. A co Oliwier? Czekoladę? Czekoladę znalazłeś? Ej, słyszycie? Część rzeczy nie tylko na kamperach jest, tutaj w okolicy tak. Mniej więcej po ukrywa. Czyli mamy szukać? No nie wiem, może zgromadźcie się. Blisko nie. Gdzieś jest. No właśnie tak spisałem, zobacz tam. Ja bym proponował zobaczyć gdzieś koło białego samochodu. Dobra! Pod latarnią najciemniej. To co, mają wszystko, czy jeszcze... Nie, brakuje! Nie ma. Dobra, kolejna... Co masz? To ja osobiście to masz 10 na razie. To dawaj podpowiedź. Nie znaleźli. Następna podpowiedź? No nie wiem, gdzie tutaj pochowali, bo każdy wie co, chował... Każdy chował gdzieś, więc ciężko powiedzieć. Właśnie. Nie! Wszystkie koła posprawdzać. Zestawy muzyczne. Tam, gdzie a do środka też chowaliście, Robert? Nie, nie, coś nie wkładaliście. Wszystko na zewnątrz. Wszystkie bagażniki posprawdzajcie. Tam, gdzie muzyczka gra. Wszystko na zewnątrz powinno być. A bo wy sobie tutaj odkładacie, po prostu każdy ma swoją kubkę, tak? Tak, każdy ma swoją kubkę. Oliwier znalazł już? Wszystko już znalazł? 2, 4, 6, 8, 10, 11. Cukierki już są Julki tylko. A złotych brakuje wam tych jajek z niespodzianką tu brakuje. To wam brakuje już tylko niebieskiego jajka, czy jeszcze czegoś? Niebieskiego jajka i złotego króliczka, którego Gosia schowała. I wszystko jest na widoku? A ja się teraz opalam, tak. I wszystko jest na widoku. I wszystko jest na widoku, wszyscy to widzimy. Kto zgadnie, gdzie jest, patrzcie, szukajcie sami. A ja już znalazłam wszystko, wychodzi, a też jestem najlepsza. Dobra, no i co, macie wszystko? Tak. Wszystko pozbierane. Ja mam kiełbasę. Każdy swoją kubkę ma, więc... Nie, no bez ale to się rozwaliło na mnie. Mama, dalej. Zjesz i też to się rozwali. No. Skitrasiła. Wszyscy jakieś takie oklepane, mnie zastanawiało, kiedy ktoś znajdzie tą czekoladę na lusterku. To było widać prawie ostatnio. Najlepsze było, kiedy oni mówili przy białym aucie, ja tak lecę, o matko bosko, i tak Laurę zepchnęłam z toru. A tutaj zobaczy, co nam się dzieje w ogóle. Parking się zrobił z kempingu. A to mam, nie biorę tak to tego. Teraz wygląda. Tutaj chcieli przejeżdżać tą drogą, ale postawiliśmy stół, także nic. A potem się okazało, no, że tego nie ma. Zaraz zobaczysz. Zaraz będą tam dalej jeszcze upychać. Trzeba postawić na stół, żeby wjechać. No. My już się tutaj trochę pozbieraliśmy, jak widzicie. Dzieciaki tutaj zostają, a my idziemy na mały spacerek. Jedna rzecz, która mi się tutaj przestaje podobać i nie podoba, to jest to, że zobaczcie, co tu się dzieje teraz.
z kempingu zrobił się regularny parking i nam tutaj po prostu cały czas samochody jeździły i to nie jest fajne, to mi się tutaj nie podoba. Trochę się czuję tak, że mimo tego, że wjechałem na kemping, to dalej stoję na parkingu. Tak to wygląda na tą chwilę i cały czas samochodów przybywa. No. Zobaczcie, jaki fajny kamper, Bailey, tak. To jest angielska chyba firma, bardziej kojarzy mi się z przyczepami niż z kamperami, ale też takie robią. To bardziej, mnie to się bardziej kojarzy z taką ciemną butelką, z takim no czymś te. Kawowym czy czekoladowym napitkiem. Ale wiesz co, dużo przyczep jest angielskich z tego producenta u nas. Drzwi na drugą stronę i kierownica nie po tej stronie, tak wygląda angielski kamper. Samo usytuowanie kempingu jest dosyć ciekawe, bo tutaj macie bramę jedną wyjściową i praktycznie wychodzicie już tutaj na ten dek, na którym się obchodzi w koło. Tutaj ten półwysep. Jesteśmy właśnie po live'ie. Słuchajcie, strasznie zmarzliśmy. Zobaczcie, ja nawet czapkę ubrałam, co mi się rzadko zdarza, ale w pewnym momencie tu ta pogoda się tak załamuje i robi się bardzo zimno. Żeby się troszeczkę rozgrzać, idziemy trochę na spacer na miasto. Dobrze, tak? Że o 17 to co mówiłaś zrobiliśmy, bo byśmy tak, tutaj dobrze, nie wysiedzieli. Dobrze, że o 17, nie o 18, bo już od 18 to byśmy już bardzo marzli. A tutaj się odbywał live nasz. Tak, w tym miejscu. A my teraz idziemy, gonimy Roberta i Gosię. Pokazywałem, jak wyglądał ten kemping w południe, to teraz wygląda tak. Znowu pusto się zrobiło. Tak, jesteśmy na tym głównym deptaku w Helu, a tutaj minęliśmy, tu jest restauracja Maszoperia, tak? Bardzo znana, bardzo sławna, bardzo dobre jedzonko tutaj jest, bardzo ekskluzywna restauracja, tak? Także jak coś, to jak macie ochotę odwiedzić takie miejsce, to tutaj Maszoperia. My go nie odwiedzamy. My nie odwiedzamy. Ale jest też parę rzeczy pootwieranych tutaj. Tutaj masz? Nie, gorącą czekoladę. Czekoladę na gorąco, żeby się rozgrzali. A ja mam herbatę. Gosiu, ty też masz herbatę czy czekoladę? Oczy w gipsie. Lila, nie szczekaj. Dobra, oddajesz mi kamerę i zamieniamy się do jej kubeczek. Oczywiście. Mam nadzieję, że Wam się spacerek podobał. My teraz jesteśmy w porcie. Specjalnie tutaj przyszliśmy, ponieważ jest najlepszy widok na zachodzące słońce. Wczoraj już widzieliśmy, ale nie mieliśmy kamerki ze sobą. A teraz sobie zobaczcie, jak zachodzi pięknie nam słoneczko.